Prawdopodobnie w historii Formuły 1 nie było większej dominacji jednego zespołu niż mamy obecnie. Czy teraz ta dominacja zostanie rozerwana przez wewnętrzny spór ojca kierowcy z szefem zespołu? Cześć, witajcie serdecznie, Mateusz Cieślicki, powrót Roberta A.P.L. No taka ta Formuła 1 ostatnio jest, że więcej się dzieje poza torem niż na to, że i tym musimy się emocjonować. No ale to są bardzo ważne wydarzenia, które mogą mieć ogromny wpływ na przyszłość kilku zespołów, wielu tysięcy, milionów kibiców Formuły 1 i poszczególnych zawodników. Bo oto dochodzi do sytuacji, w której Max Verstappen może się stać zakładnikiem, może toczyć się walka o trzykrotnego mistrza. Świata, a pewnie czterokrotnego, ponieważ w jego zespole istnieje bardzo ostry wewnętrzny spór. Wiecie oczywiście o oskarżeniach dotyczących Christiana Hornera, o tej całej aferze. Mówiłem o tym już nieraz, wiecie jakie jest jej tło. Teraz, i od razu może powiem na wstępie tego vloga, że wszystkie te doniesienia, wszystkie informacje od mediów. Musimy do nich podchodzić z pewną rezerwą, bo nie wiemy, przez kogo są inspirowane, czy są inspirowane, nie wiemy, jakie są ich źródła. Natomiast w kilku mediach powtarza się mniej więcej ta sama historia. Historia, którą teraz w jedną całość postanowił zebrać magazyn Business F1 na 17 stronach. Swojego wydania postanowił zająć się sprawą Christiana Hornera i opowiedzieć według nich, jak to było, według tego, jakie informacje do nich dotarły. No, okazuje się, że już na początku lutego, 2 lutego, Red Bull miał gotowe oświadczenie, gotowe do wysłania do prasy, dotyczące rozstania się z efektem natychmiastowym z Christianem Hornerem. Dotyczyło to oczywiście tej sprawy z Niewłaściwym traktowaniem jednej z pracownic Red Bull'a. Biznes F1 podaje nawet personalia tej pani. Ja oczywiście nie będę tego robił, nie będę też pokazywał układki, gdzie tam ta pani jest pokazana, bo wydaje mi się, że to zdecydowanie za wcześnie i niewłaściwe byłoby aż takie domniemanie w tej sprawie, które może razić kogoś czy urażać konkretną osobę. Natomiast tam przedstawiona jest wersja wydarzeń, według której no, te dowody przeciwko Christianowi Hornerowi, te materiały zebrane w sprawie, już na pierwszy rzut oka nie budziły wątpliwości, że to nie jest zachowanie właściwe dla szefa zespołu Formuły 1. To nie jest zachowanie zgodne z polityką panującą w Red Bullu i zgodnie z tym szef całego Red Bulla, czyli CEO. Prezes, no jak to nazwiemy, Oliver Minslaw postanowił porostać się po prostu z Christianem Hornerem, opublikować to oświadczenie, przygotowano już je, ale to oświadczenie zablokowali prawnicy Christiana Hornera. Szef zespołu nie zgadza się z taką właśnie e, interpretacją zebranych materiałów i jego prawnicy postraszyli, że pójdą do, odwołają się do sądu, że będą wyciągać konsekwencje, że nie może się to stać właśnie w takiej formie jednostronnego oświadczenia, e, po którym e, gdzieś tam jeszcze miały paść jakieś nieoficjalne sugestie, że chodzi o stan zdrowia Christiana Hornera. E, dlatego Horner postanowił walczyć, postanowił walczyć, co postawiło e, w pewnej kropce zarząd Red Bulla, ale Christian Horner miał też w swoim kontrakcie, miał mieć w swoim kontrakcie, bo cały czas powtarzam, że to są domniemania, że to są no, niepotwierdzone informacje, miał mieć w swoim kontrakcie taką klauzulę, Arbitrażu, która właśnie w takich sytuacjach zmusza Red Bulla do wynajęcia prawników, do takiego niezależnego zewnętrznego arbitrażu. Oliver Mintlaw pomyślał sobie: Okej, okay, te dwa tygodnie nic nie zmienią, bo te dowody są tak przytłaczające, że tu nie ma już co kombinować, ale niech będzie, wywiążmy się z tego zobowiązania kontraktowego. Wynajęto firmę zewnętrzną, ona przygotowała stustronicowy raport, on został przesłany do Red Bulla, do tej europejskiej części. Ale także do tej tajskiej części posiadającej 50% udziałów w firmie. Ta europejska potwierdziła domniemania czy domysły minslawa, no trzeba Christiana Hornera zwolnić, natomiast ta tajska powiedziała, nie, tu raczej podstaw nie ma, albo my nie chcemy zwolnienia Christiana Hornera na podstawie tego raportu. No i powstała sytuacja patowa, w której to ani zarząd, ani szef zespołu no, nie są w stanie rozwiązać tej sprawy i nie wiedzą jak się zachować, kto jest winien, jak to powinno się dalej rozegrać, najlepiej gdyby to wszystko... Ucichło, może tak powiedzmy, e, gdyby już przestano o tym mówić, zajęto się sezonem Formuły 1, zaj, zajęto się innymi e, sprawami. No i dlatego opublikowano to oświadczenie, że zgodnie z tym przeprowadzonym dochodzeniem Christian Horner został oczyszczony ze wszystkich zarzutów. Od razu pojawiły się um, nieza, głosy niezadowolenia w sprawie przejrzystości tego dochodzenia w Red Bullu. Głośno wyrażali je na przykład Toto Wolf czy Zak Brown, szefowie Mercedesa i McLarena. I jak pisze Business F1... Niektóre osoby, absolutnie nie mówię, że to cisze szefowie zespołów, tylko że niektóre osoby znające sprawę postanowiły wziąć ją w swoje ręce i puścić przecieki do mediów, przecieki dotyczące tego, jak dokładnie wyglądało zachowanie Christiana Hornera. E, oczywiście mieliśmy w ubiegły czwartek te, to całe zamieszanie z tymi materiałami, które jak dla mnie są fejkiem i to też są mm, udowodnione, że zostały te zdjęcia na przykład niektóre Christiana Hornera, które miał rzekomo wysyłać do tej pracownicy, zostały wzięte z profili społecznościowych dziennikarzy, mniej mało znanych dziennikarzy, na, nawet tam się gdzieś pojawia y, podobno wątek Mateusza Borka, który gdzieś zrobił Christianowi Hornerowi zdjęcie i y, właśnie to zdjęcie miało być wysłane, domniemanie tego wysłania w tych materiałach, które rzekomo zostały upublicznione. Rzekomo to są te materiały z screenshoty z konwersacji na WhatsAppie między Krystianem Hornerem a tą pracownicą. Wszystko to wygląda bardzo źle, bardzo sztucznie i widać, że tam ścierają się jakieś interesy, że. Ktoś gdzieś chce jednego rozwiązania, a ktoś chce innego rozwiązania. No i teraz pytanie: kto? I oczywistym tu jest. Yy, są dwie postaci: Helmut Marko oraz Jos Verstappen, które, według znowu niektórych mediów, ale to są plotki i domniemania, mają y, chcieć odejścia Christiana Hornera z zespołu. Pojawiły się nawet wypowiedzi w Daily Mail, w no, czyli w takim brukowcu troszkę y, brytyjskim, wypowiedzi Josa Verstappena, który mówi, że to Christian Horner jest tym, który robi problemy. On zgrywa niewinniątko, zgrywa niewinnego, zgrywa całkowicie świętego, natomiast to on jest tym, który robi problemy i on nie może zostać dalej w zespole. Nawet pojawiają się wypowiedzi, cytowane przez Motorsport Total, Josa Verstapena, który miał powiedzieć swojemu przyjacielowi, że jeżeli Christian Horner zostanie w Red Bullu, to Max Verstappen odchodzi z zespołu. I tu wchodzimy w pewien wątek, może też bardzo delikatny, może też taki, w którym nie powinienem się wypowiadać, natomiast wątek relacji Josa Verstapena z Maxem Verstappenem i samego Josa Verstapena. Myślę, że ci, którzy trochę znają Formułę 1, wiedzą, jaką historię ma Jos Verstappen, że ta jego historia rodzinna nie jest historią przyjemną, że bywał osobą konfliktową. Nie będę wchodził w szczegóły, wszystko do znalezienia, natomiast chodzi o to, że jednocześnie o Verstappen jest tym, który stworzył Maxa Verstappena i nie chodzi tylko o akt prokreacji, ale o to, że on pokazał mu drogę do Formuły 1, on finansował jego starty, on miał kontakty, on prowadził Maxa, był dla niego niesamowicie rygorystyczny, wymagający, czasem nawet brutalny, ale to dzięki niemu Max Verstappen jest w Formule 1 i Max Verstappen też zdaje sobie z tego sprawę. To jest trudna relacja ojcowska, ojciec-syn. Natomiast w ostatnich latach wydawało się, że chyba Jos Verstappen znalazł ukojenie w tym, że Max Verstappen, że jego syn, seryjnie zdobywa Mistrzostwa Świata, że jest w najlepszej ekipie, która na pewno będzie najlepsza w tym sezonie, w 2025 też i że jest w tej ekipie do minimum 2028 roku. Ale wygląda na to, czy może się wydawać, że Jos Verstappen jednak ma osobiste ambicje ma ambicje większe, ma ambicje dotyczące może własnej osoby. I teraz postanowił chyba troszkę rozgrywać z synem, nie zważając na to, że odchodząc z Red Bulla po sezonie 2024, Max traci praktycznie pewne mistrzostwo w sezonie 2025, a jednocześnie no, traci szansę na zostanie drugim kierowcą w historii, który zdobył pięć tytułów mistrzowskich z rzędu. Tutaj, czy Max Verstappen stał się zakładnikiem tej sytuacji? Chyba trochę tak, co postanowi kierowca, no, najłatwiej w jego sytuacji byłoby się odciąć troszkę od y, ojca i powiedzieć, ja chcę być tam, gdzie mam szansę wygrywania. To jest takie dość naturalne. Z drugiej strony, wchodzą standardy moralne, oni na pewno wiedzą w sprawie Christiana Hornera więcej. No i tutaj mo można by się y, zastanawiać, czy chcą dalej współpracować z tym człowiekiem. Natomiast to powinno być rozwiązane wewnątrz zespołu. Teraz to już sprawa przeniosła się na poziom medialny, na poziom takich brudnych zagrywek wypowiedzi. No, jednocześnie trzeba zauważyć, że. Pojawiają się inni szefowie zespołów, którzy chcą wykorzystać tę sytuację. Podobno w Bahrajnie trzykrotnie Toto Wolf spotykał się z Josem Verstappenem. Są nawet zdjęcia jednego z, z piątku, z wieczora, gdy tam sobie rozmawiają w, w zaciszu, powiedzmy. I Toto Wolf pytano o te spotkania, początkowo je bagatelizowała. Na którejś z kolejnych pytań, gdy dziennikarze zapytali wprost, czy jest możliwe, żeby Max Verstappen przeszedł do Mercedesa. To to Wolf odpowiedział: wszystko jest możliwe. Czy zatem trwa handlowanie Maxem Verstappenem, czy może szukanie lepszej opcji? Nie jesteśmy w stanie tego ocenić, nie mając pełnego oglądu całej sytuacji. Natomiast sytuacja zrobiła się naprawdę bardzo nieprzyjemna, i to nie jest Formuła 1, na której nam zależy. Jasne, coś takiego, że ktoś gdzieś podkrada komuś pomysł, że jakieś rozwiązania techniczne, afera szpiegowska. To mieści się w formule rywalizacji, ale to w formule rywalizacji, może w pojęciu ogólnym takiej rywalizacji, ale to już są takie rozgrywki bardzo e, polityczne. Podobno szef FIA, Mohamed Ben Sulaim, miał poprosić Maxa Verstapena, czy nie wsparłby publicznie Christiana Hornera, ale nie wiem, czy to jest konieczne, ponieważ są wypowiedzi dość niedawne Maxa Verstapena, którym bardzo pozytywnie wypowiada się o Christianie Hornerze, który mówi, że Absolutnie, to jest gość, któremu zależy na osiągach który jeżeli, I gdy on, jako Mark, Max Verstappen widzi pracę Christiana Hornera w zespole To jest bardzo zadowolony I widać, że ten zespół funkcjonuje Natomiast no, z drugiej strony mamy pewne zachowania Potencjalne pewne zachowania, które mogą nie być akceptowalne Na tym wszystkim, no nie wiem, czy ktoś z Red Bulla w ogóle wygra Raczej nikt, raczej nikt z tej sytuacji nie wyjdzie obronną ręką Pytanie, co będzie dalej? Czy to Christian Horner odejdzie? Czy zostanie zmuszony do odejścia? Czy zostanie wyrzucony? Czy to jednak Max Verstappen odejdzie? Czy Red Bull uzna, że ważniejszy jest dla nas Verstappen i żegnamy się z Hornerem? Tego nie wiemy. Natomiast pojawia się jeszcze jeden wątek, który już jakby trochę umila nam całą sprawę. Bo jeżeli rzeczywiście Max Verstappen przeszedłby do Mercedesa, to wtedy w takim Red Bullu pojawia się na przykład opcja dla Fernando Alonso. No i takiego plot twista to chyba byśmy chcieli, żeby Fernando Alonso w wieku 43 lat przeszedł do mistrzowskiej ekipy i miał szansę na Mistrzostwo Świata, ale taką mega realną. No to też jest wątek, który oczywiście rozgrzewa kibitów, natomiast y, cała sprawa nie jest niestety taka, jaką byśmy chcieli widzieć w Formule 1. Dajcie znać, co sądzicie na temat y, zachowania Christiana Hornera, Josa Verstappena. Co sądzicie o tym całym konflikcie? Czy on. Y, y, to może być w nim winien, a może kto powinien trochę zbastować, kto powinien zachować się inaczej. Czekam na Wasze opinie, bo to zawsze jest jakieś inne zdanie, zawsze jest coś e, do dyskusji. Natomiast póki co te materiały, które spływają, te wypowiedzi, te doniesienia, no nie są przyjemne dla Formuły 1. Wolałbym się skupić na czymś innym, szczerze mówiąc. E, to tyle dzisiaj. Czekam na Wasze opinie. Bardzo dziękuję za oglądanie tego materiału. Subskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek. Nie zapomnijcie dać łapki w górę, jeżeli Wam się podobało. E, dziękuję za wspieranie na Patronite, na Bajkofie, tu na YouTube i na Tipi. I, I no do zobaczenia już niebawem, bo mamy weekend, czy znaczy tydzień wyścigowy, znowu zaczynający się w czwartek, kończący się w sobotę. Arabia Saudyjska. E, będziemy emocjonować się już tym razem na spokojnie, bez innych serii Formuła 1. Mamy nadzieję, że ten wyścig będzie znacznie ciekawszy. Dziękuję, do zobaczenia. Cześć.